Polska najmniej rasistowskim krajem w całej Unii Europejskiej, a Niemcy najbardziej. Tak wynika z badań Unijnej Agencji Praw Podstawowych. W redakcjach Newsweeka, Wyborczej i Onetu żaluzje opuszczone do połowy. Tyle kłamstw, oszczerstw, pędzania w poczucie winy, a tymczasem prawda o Polsce i Polakach jest jak zwykle zupełnie inna. Według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Polsce zaledwie 20% czarnoskórych respondentów deklarowało, że było dyskryminowanych ze względu na kolor skóry, pochodzenie czy religię. Dla porównania w Niemczech aż 76%, w Austrii 72%, a średnia dla krajów Unii Europejskiej to 45%. A co z tą informacją zrobił Onet? Opublikował artykuł z tytułem, który sugeruje, że Polska jest rasistowskim krajem, licząc, że czytelnicy przeczytają tylko nagłówek. Na haniebną manipulację zwrócili uwagę internauci. Tak to już jest z polskojęzycznymi mediami o wiadomym kapitale, że jeśli fakty nie zgadzają się z negatywną narracją o Polsce, to tym gorzej dla faktów. A prawda jest taka, że stworzyliśmy tu fantastyczne miejsce do życia. Nie dajmy sobie wmówić, że z Polską i Polakami jest coś nie tak. Bądźmy dumni z Polski.